Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie Temere Oraz witaj. Wojtasze. Ejo. I razem ruszamy na podbój barbarzyńskich plemion, którzy nie doceniają, jakie piękne są miśki, panie i panowie. Ale cóż, Temere ma inne zdanie o miśkach, aczkolwiek mamy sztamę na razie, sojusz, żeby rozprowadzić także trapowych chłopców tutaj. Miśki są spoko. Przynajmniej te tak? moje. A masz miśki? Masz agentów wszechkapusty? Tak, mam pluszaki. O mój Boże. Ostatnio jak Luisa była, to doprowadziła do tego, że zaczęła uprawiać miłość. Jak to? Dobra, okej. To jest coś takiego. To jest coś takiego, że Luisa leżała na łóżku. No. Potem wstaje, a ja tak patrzę i coś te miśki tak dziwnie leżą. Jezus Maria. No ale nie, ja nie mam prawa oceniać w kontekście takim, że miś Damian to ten lubuje się w martwych szczeniaczkach, więc no, tak. Dobra, daj mi minutę, muszę się zorientować, co tu sobie mogę zrobić. Ogólnie przydałoby mi się coś, co by mi dało przyspieszone uzupełnianie, ale widzę, że mam to rozwinięte już maksymalnie. Jak się minimalizowało ten gnój w miastach? W sensie zanieczyszczenia i takie tam? Jest specjalna linia budynków. Te masz zmniejszone po prostu zanieczyszczenia. Znaczy tam jest bonus. Ale to jest dla każdego miasta z osobna, a nie dla regionu całego. Dla regionu całego nie masz. Chyba, że tam będzie w którymś budynku w opisie, że jest to dla całej właśnie prowincji. Nie lubię takich sytuacji, bo tak to wiesz, co bym zrobił sobie, po prostu bym jedno miasto w regionie poświęciłbym tylko i wyłącznie na higienę, tak? A reszta by się zajmowała pozostałymi rzeczami, a tak to muszę po jednym takim budynku wszędzie wybudować, nie? Znaczy, czekaj, daj mi moment, bo nie musisz znaleźć budynku w sumie, bo mi się przypomniało, że masz technologię. I w technologii w zakładce budowy masz technologie, które ci podwyższają poziom tego czystości miast wszystkich. No to teraz co zrobię? To jest lepsze. No kurde, ktoś mi spami na Discordzie. Tylko zaczynasz nagrywać i już, tak? No. Kurde. Zjem ciastko na gameplayu. Oczywiście profesjonaliści przy pracy, nie? Tak. Tak się zastanawiam, jak się pobudować tym w Kartaginie. No co jest, kurde? Nikt mi nie pisze. Co to za odgłosy? To nie u ciebie? Nie. Nie u mnie na pewno. Ja mam wszystko wyciszone. A dobra, komercyjną. Kartaginę zbuduję. I czy coś mam do zrobienia jeszcze? Jeju, to jest straszne, jak długo nie graliśmy, bo ja teraz nic nie pamiętam, co robiłam. Znaczy pamiętam tą nieszczęsną bitwę, która wyniszczała moją armię. Jeżeli ludzie chcą mieć u mnie mniej więcej orientację, z jakim wyprzedzeniem na zapas to było nagrywane, to pomiędzy tym odcinkiem a poprzednim, bo mieliśmy dłuższą przerwę, bo ja w styczniu szykowałem się do pracy inżynierskiej i 2 lutego broniłem. Dzisiaj mamy 4 lutego chyba, tak? Miesiąc przerwy ponad. Więc dajcie chwilę Temerze. Ja powinienem ludzi zagadać, aczkolwiek znajoma do mnie napisała, wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale masakra z tymi lajkami. Ja mam więcej komentarzy niż lajków teraz. Coś niebywałego. No ale to jest porypane w gruncie rzeczy. Proszę, tak patrzę, czy nie. Szkoda, że generalnie nie ma żadnej miki, który by przyspieszałby wzrost mojej ludności w osadach. Czy coś? Ale cecha generała? No.
drzewku. Jest tylko to, co zwiększa szerzenie się kultury naszej. Tak generał idzie przez ulicę i mówi: ruchajcie się. Dam, macie moje błogosławieństwo. Nie, ale wiesz, mogłoby być coś na przykład ten, nawoływanie do tej imigracji na te tereny, co nie? Albo po prostu zrobić jeden wielki zbiorowy gwałt. W gruncie rzeczy nie wiem, czy wtedy była sankcjonowana w Syrakuzach aborcja. Nie mam pojęcia. Ej, a tak na marginesie, a propos tego, co jest sankcjonowane, a co nie, słyszałaś o... Znaczy, pewnie słyszałaś, co sądzisz o tej nowej partii Biedronia? Muszę poruszać tematy polityczne na tym, na nagraniu. A nie, jeżeli ci to przeszkadza, to nie. Nie, ja nie lubię gadać o polityce po prostu za bardzo. Znaczy, ja jedynie skomentuję, że mnie rozwaliła ta nazwa w gruncie rzeczy. Wiosna. Wiosna, 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 ach, to ty. Lato, 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 ejże ty. Czekaj, jak, czy jestem w stanie na pelle zejść na ląd, tak żeby nie atakować ich od morza? Czekaj. Chyba tak. Bo musisz... kliknij po prostu nie na port, tylko na osadę. Dobra. No i super, pokazuje mi, że mam zerowe szanse. To oblegam. Ale i... nie no, ja ich oblegam. Powiedziałeś oblegaj, czy rozegraj? Oblegaj. A no to, no właśnie ten, mi coś nie pasowało. Ty namawiasz mnie do szturmu na mury? To coś jest nie tak chyba tutaj. A ja sobie poprodukuję parę rzeczy, ale przede wszystkim oblegam, pokazuję i Jezu Chryste, 18 tur, że wytrzymają. Właśnie przypomina mi, ostatnio znam takiego rage'a, jak grałem w tego, w Polską, w tym Medieval Kingdoms dla Tilly, co nie? No. Co atakuje jakieś miasto i chce im rozwalić pieprzoną bramę, to ta brama sama się otwiera, przez co moje doski przestają ją atakować. Sama, o tak się otwiera po prostu, ale nie mogę wejść, bo brama należy do wroga, co nie? Albo jest sytuacja, że wróg wychodzi jednym typkiem poza mury, przez to brama też się otwiera i dalej moi żołnierze nie mogą mnie atakować, ale nie mogą też wejść, mimo że brama jest otwarta. Jezus Maria. I są jednocześnie wystrzeliwani przez wieżyczki i przez tych łuczników wrogich. Ej, słuchaj, taki off-top, czy można tej grze przekazywać regiony dyplomatycznie? Czy to od szoguna chyba już nie jest dostępne? Niedostępne jest to. I ja nie pamiętam, co ja kurde miałem zrobić w tej kampanii. Czy ja na Galatów nie miałem iść teraz? Nie, tutaj Grecję chciałeś podporządkować sobie. Ale z Atenami i z... i ze względu na Rzym to było. Dobra, okej. Okay. A to pomyślmy. A przede wszystkim wysyłam was. Wyślę jednak te posiłki. Ale dobra wieść. Chińskie bajki Total War i będzie możliwość handlu prowincjami z powrotem. Sprawdziłaś teraz? Było to na gameplayu. Nie śledzę gameplayu. Właśnie mieliśmy pogadać jeszcze przed odcinkiem, co sądzisz o anime Total War. To nie jest anime Total War. Anime Total War to był Shogun 2. Teraz mamy chińskie bajki Total War. Ej, martwi mnie to, jak małe szanse mi pokazuje. Nie wiem, czy się nie cofnąć w głąb, tak żeby garnizon nie miał dostępu do mnie i zaczekać na te posiłki jednak. Bo pokazuje mi tam, że mam może 5% szans na zwycięstwo. No to może się cofnij, a ja nie mogę teraz podejrzeć, jakie on... Aczkolwiek to tak, no... I już ci mówię mniej więcej. Jedna armia to są 3 oddziały tylko hoplitów i jeźdźców, reszta to są milicja i łucznicy, tak? Mhm. Ale druga armia jest ciekawsza. Bo to garnizonowa chyba. Falangici, 5 oddziałów, 2 oddziały zwykłych Greków, jacyś najemnicy, szturmowa kawaleria razy 2, kawaleria strzelecka razy 2. Jacyś Peleke Poroi, kurwa, musi ich greckie nazwy dawać, no a reszta się nie liczy. Wiesz co, cofnę się, bo ja zamierzam,
O, no super, okej, okay. Nie zrobiło to żadnej różnicy. I tak przyszli ci dojebać. I tak przyszli mi dojebać, ale bronię się, to jest zaleta sytuacji, a więc robimy starcie. Kurde, może zacznijmy nagrywać jeszcze raz, wczytajmy grę i udajmy, że tego nie było. Czekaj, ja też patrzę, co oni mają. Dawaj, będzie śmiesznie. A trzeba byłoby ich łuczników jakoś zmasakrować kawalerią. Przydałoby się. A mam 4 oddziały falangitów, na środku ich ustawię. Sporo kawalerii. Spróbuję zaatakować z jednej flanki. A w dużej mierze kawalerią. Kurde, dobrze by było rozwalić ich, zanim ich posiłki przybędą. To są falangici, te ich 5 oddziałów. Domyślam się, nie? Tak. Kurde. A będzie trzeba ich jakoś inteligentnie rozwalić. I może w sumie kosić procami, bo oni mają takiego bonusu do obrony. No ale czy kawalerią, jak wjadę im na tył, to też zadziała? Powinno, teoretycznie. Ja się boję, że zostaną rozgromieni. Teoretycznie powinno, ale najlepiej, wiesz, związać ich walką od frontu najpierw, co nie? Jakąś piechotą. Znaczy, ja mam 4 oddziały falangitów. Nie wiem, którzy są lepsi tutaj. Kurde. Niepokoję się. Znowu mam spocone ręce, no gad... 10 minut gram z Temerą i już się denerwuję. O kurwa. Nie lubię takich terenów. Bo nie wiadomo, czy walczyć o to wzgórze, czy nie walczyć o to wzgórze. Jak myślisz? Cisnąć się tutaj, czy raczej próbować rozstawić się na pełnej piście? Myślę, że na tym wzgórzu najlepiej będzie. Dobra, to robimy tak. Genek. I... Zobaczymy, jakie lagi będą ze względu na mój internet. Jak nie da rady nagrywać, to zaczekamy, aż ci internet wskrzeszą, nie? No. Tak, bo ogólnie dzisiaj rano wstaję i dowiaduję się, że chuj ci w dupę Temerę, twój net będzie chodził gorzej od żółwia. Ty nie obrażaj żółwi. To internet jest gorszy. To jest coś takiego, że nagle cofamy się do 2005 roku. Mogę pauzę poprosić na sekundkę? Dziękuję. Robimy tak. Robimy coś takiego. Falangi ustawić tutaj. Oni już nie robią czegoś takiego jak kiedyś, że jak falanga... muszę tak, żeby zabezpieczyć falangę. Oni już nie robią czegoś takiego tak jak kiedyś, że... Dawno nie grałem w tego moda, więc widzowie nie oceniajcie, że jak mi... ustawię falangę u hoplitów czy falangistów, to oni będą skracali swój szereg o tam połowę. A w przypadku hoplitów może? W przypadku falangi raczej nie. Bo falangi ci mają domyślnie dosyć zwarty szyk. Dobra. No to jesteśmy gotowi, panie i panowie. Ale ja też nie pamiętam, bo to w każdym to łoże wygląda inaczej w każdym modzie też. Oh my god, z której strony? Zamknąć mordy tam na Discordzie! Jezus Maria! Czy oni będą czekać, aż podejdą posiłki? Wiesz, myślisz, że to ustawienie jest okej, okay, czy jeszcze trochę do przodu dać? O, może minimalnie. W sumie może być. Ja bym... te dwa oddziały trochę cofnęła. Nie widzę pisaka. Po lewej stronie. Kurwa, suty pieką z tą kawalerią na flance. Nie, serio.
ale szybciej panowie, bo oni już jadą. A to jem. Czy oni przedstawiają się wszystkim? Kurwa, czemu oni wjechali, że to tak ciśnie? Hippies. No, ale moi hippies to nigdy tak nie zabijali. Pierdziele to. Widocznie ci są lepsi. Niedoruchana Macedonia. Że ja straciłem połowę hobbitów tam chyba. No dobra, może przesadziłem. 40. Może przesadziłem, no ale... God damn it, dobra. Trzeba jakoś inaczej ustawić ich w tej sytuacji. Bo się nie podoba. Nie pchaj się za bardzo po tej linii właśnie. Cofać się, no debile, no szybciej. Wasz refleks to już naprawdę, kurde, robi wielkie wrażenie na mnie. Dobra, pytanie, czy falangę przestawić? A może, bo oni się rozstawiają w linii po tej, po drugiej stronie. Także ty w sumie zastanęli się na twojej flance po prostu teraz, więc przydałoby się. Dobra. Dobra. A rozstawcie się tak. Biegnijcie tutaj, dobra. Strzelajcie do nich. Strzelajcie do nich. Zablokować mi tych śmieci. Odgonić mi ich z flanki. Kurna, i kolejni, nie? Aha. Oni mnie wyruchają samą tą... Do tyłu, debile! Już! Dziękuję. Dobra, rzucać się na nich, ale w falandze. A to są ci. Szelecka, więc ona nie wiedzie o siebie. Uważaj, żeby ci hopliści po prawej nie gonili jej za daleko. Dobra. Dobra. Ustawiać się. Dobra, ci będą cisnąć, przerzucić jednych strzelców na tę flankę. Dobra. Zmusić ich do ucieczki. Dobra, na tych już, od razu. Kurde, trochę wolno. O! Jedni ci falangi ci już poszli, widzę. Fajnie byłoby tylko, żeby trochę szybciej moi ci biegli. Niepokoi mnie ilość tych wrogich strzelców, wiesz? No... Nie dziwcie się. W sumie wojsk nie nawczy nie za bardzo, jazdę tam rzuć. Tylko ściągnij ją, gdzie ona jest. Co? Jazdę rzuć po prostu na tych strzelców, co są po środku. Cofna się, bo nie mieliście tak głęboko wjeżdżać. Tędy. Dobra. A kurde, co to jest? Lekka piechota, dobra. Po pierwsze pilnować tutaj tych. A kawaleria. Tędy. Ta flanka musi jakoś sobie poradzić. Fajnie, że jesteście rozstawieni jak lulek po gwałcie. Dobra, ładnie linie. O kurde, od strzelców. No ale poradzi sobie nasz generał. Misja. Rally. Pomóżcie im. Jedziecie tutaj. Dobra. Ustawcie generał w falangę się.
O, na Dobra. prawej flance, ten uważaj, bo dodatkowo działa tą śle. Dobra, Przeciwnik. kawaleria. Spróbujcie ich tutaj dziabnąć. Wy się ustawcie tutaj. Złamcie ich jakoś szybko. Dobra, idziecie na tych. Ej, ale chyba idzie nie najgorzej. Tak, ale twoja flanka jednak jest lepsza od tej macedońskiej. On to jest. Kurwa. Ludzie, Jak tak ogarnijcie patrzę. się trochę. Dobra. Ty. Biegnij na strzelców. Strzelcy. Naparzać. Zaraz kawaleria dotrze do strzelców. To będzie z głowy. Kurde, i znowu kawaleria. Ciężka. Ej, ale the fuck. Twój oddział jest teoretycznie słabszy, a wygrywa z tą falangą. Jak teoretycznie? Jak teoretycznie? Dobra, okej, okay, No teoretycznie ma gorsze staty. Dobra, wy skupcie się na tych teraz. Na tej falangie, póki macie strzały jakiekolwiek. Dobra, jak wy wykończycie tych, wykończycie go ich, tych Aristoni, to ruszać na plecy tych. Dobra. Okej. Okay. A jak ta flanka się trzyma? Trzyma się jakoś. Tylko żeby nie wracała. Dobra. O, ustawcie się tak. Dobra. Generał, jeszcze trochę. Dobra. Wy, hoplici, idziecie na plecy tych, a kawaleria ma jedno zadanie. Zgwałcić jak najwięcej łuczników są w stanie zobaczyć. Bo ci łucznicy są solą w moim oku teraz. Dobra. Jestem pod dużym wrażeniem, że jeszcze żaden oddział mój nie zszedł poniżej żółtego poziomu. A wróg się powoli wykańcza. Co, co, co? A wróg się prawie wykończył już w sumie, jak tak patrzę. To No co, ale strzelcy mu zostali. szkoda tylko mi, że nie mam swobody tutaj w dobijaniu teraz. Bo ja muszę kawalerię z kawalerią skupić się przede wszystkim na. Muszę kawalerią skupić się na dobijaniu teraz wroga, a nie na samym jeżdżeniu za. Dobra, okej, okay, na plecy tym, bo tu mi się złamają zaraz. Złamają mi, łamią mi się. Falanga mi się łamie. Weźcie im, dopomóżcie. Szarża na plecy. Dobra. Nie wiem, nie chcę przestawiać żadnej falangi tutaj. Dobra. Właśnie tego się bałem. Luka. Nie chcę generałem i. Łatę znowu. Pamiętasz, jak to się skończyło ostatnio, nie? Pamiętam. No ale w sumie tutaj ten. Czekaj. Cofać kawalerię. Tych już możesz przestawić, zaznaczałam ci. Strzałka jak mogą iść. Tych ze środka? No, bo to kto tam uderzy? Znaczy, ci No strzelcy. idą. Strzelcy biegną. Nie dają oddział No tych. i włócznicy. Yeah. Uważaj, tą kawalerią by na jej generała nie wjechać. Wiem, robię tutaj cięcie. Dobra, generała wezmę, ale nie żeby łatać lukę, ale żeby. O kurde, Frank. Nie wierzę. Fuck. Dobra. A jest źle tutaj na lewej flance. No, mówiłeś, że no już wszystko okej będzie, nie? Idzie ci nieźle. Na plecy tym. Trzeba ich jak najwięcej wyeliminować. Ja się trochę gubię w linii, w sensie, że nie widzę za bardzo w tym zamieszaniu, co się dzieje. Znaczy, nie tak kompletnie, jak mi się kiedyś zdarzało, jak w gęstym lesie walczyłem na przykład, wiesz, ale w sensie. Tak, generał.
Mi się tutaj łamią hoplici. Dobra, przejedź po nich. Wzdłuż po prostu linii robię tutaj jazdę, nie? I ta kawaleria się nie zmęczyła, nawet to jest najlepsze. Uwaga. O nie, 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 hoplici tu się cofać. No chyba was suty pieką, że wywróciliście. Załatwić mi. Wysyłam łuczników bez amunicji, ale goddammit, jeżeli oni mi teraz zaatakują hoplitów na tyłach, to linia się złamie. To jest hamowa, że uciekają mi moi żołnierze przez... wroga żołnierze uciekają za moje pozycje, po czym wracają do bitwy. Ciekawe, jak oni w ogóle przebrnęli. Cofnij tę kawalerię i ponów szarży. Może? Widzę właśnie, że... Nie. Impet by... Im zabrakłoby im impetu. I uważaj tutaj, bo oni są teraz frontem do tych, do pik. Nasze piki są frontem do kawalerii. Ja nie szarżuję aż tak daleko. Tak, do tego trzeciego. Ale twoi pobiegli aż tam. Kurde, rzeczywiście. Dobra, zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Dobra, złamali się. No ale chcę się upewnić, bo ci już drugi raz wracają. Mówię poważnie. Dobra, ustawcie się tak. Aho, i generał atakuje w końcu. Ale to w plecki, w dupkę i będzie po sprawie, nie? Aczkolwiek najpierw może ich łuczników byśmy zaatakowali. No ale kurde, nie tak szeroko, debile. Bo zahaczcie o jego generała. Dobra, zobaczmy, kto mi tu został jeszcze, żeby dopomóc z hoplitów. Żeby dopomóc moje falangi. No kurde, mało was tu zostało. Dobra, łuczników. A wy tymi. Wy za tymi. Wy za tymi. Wy za tymi. I wy też za tymi. I myślę, że będzie Gites już. Szanse, myślę, że porażki teraz są praktykowe. Zacznę tylko zaginać linię na nich. No, chyba że ci tutaj oczywiście jeszcze falangici wyjadą. Wezmę, sobie skombinuję, jak procarze poradzą sobie w walce wręcz na tyłach falangi. Jestem ciekaw. Tak czysto eksperymentalnie. Okej. Okay. Kurde, to są łucznicy, tak? Jezus Maria, dobra. Muszę ich cofnąć, bo sobie nie poradzą, debile. Dobra, widzicie tędy. Albo wiecie co, po prostu się ustawcie inteligentniej. To mi wystarczy do szczęścia, jak się inteligentnie ustawicie. Dobra, chłopaki? Dziękuję. A widzicie tędy. Wy kurwa w końcu ich złapcie i zniszczcie. Bo to jest jakiś kurwa dramat, że wam tyle to zajmuje. Dobra. Jak udałoby się generała złapać albo zabić, to nie będę czuł żalu, że resztę puściłem nawet, wiesz? Znaczy... Generała, no i oni od razu znaną nowego, co nie? No ale nie będzie tak doświadczony jak ten teraz, nie? Kurde. Oczywiście tak. Musieli się wyrypać w... No musieli oczywiście się wyrypać w tą... Na 30 sekund na nich nie patrzyłem i się wyrypali w w włócznie oczywiście, nie? Dobra. Zaatakujcie ich na plecy w tej sytuacji. No. I sprawa załatwiona już. No kurde, to są łucznicy, debile! Twoja kawaleria nie może poradzić sobie z łucznikami?
Powaga! Dobra, cofnijcie się i zaszarżujcie na nich po prostu. Aczkolwiek nic nie przebije Attili, już chyba trzeci raz opowiadam tą anegdotę w tej serii, jak grałem Hunami. Moi najlepsi szturmowi kawalerzyści przegrali z piechotą łuczniczą wroga. Powaga. Słuchaj, ty pogoń ten jednym oddziałem tą gwardę generalską, bo tutaj setka jeszcze ich ucieka. Znaczy dobra, są wybijani. 80. Bo się pakują głupio na twoich. Dobra, okej. No. A o czym my mówiliśmy? O animu Total War, tak? To jest chińskie bajki Total War. No, ja wiem, że to jest w Chinach, ale mi chodziło... No, ale Shogun 2 był japoński, ale realistyczny, tak? A mnie rozwaliło to, co oni zapowiedzieli. Nie pamiętam, kiedy to zrobili, bo to już chyba dość dawno to zrobili, że będą dwa tryby kampanii, historyczny i fabularny. Gdzie tam, kurwa, praktycznie czary będą w spele rzucać o bohatera. No, dokładnie. I to mnie po prostu rozbroiło. Wiesz, to jest fajne, nie? Ale to mówmy od razu z góry, że to jest świat fantazy, nie? W tym momencie. No, znaczy ogólnie ten tryb romantyczny to jest dla mnie takie kopiuj w klej Warhammer. Tak szczerze mówiąc, po prostu. No i to jest kpina po prostu. Ktoś schejci, że... Znaczy wiesz, teoretycznie, jakbyśmy nie byli być po prostu takimi hejterami internetowymi czy coś, co krytykują Total War nowe na każdym kroku, jak to już niektórzy mi zarzucili. Podejdźmy do tego w sposób otwarty, tak? Załóżmy, że Total War nie muszą być historyczne. Warhammer to udowodnił, tak? Że nie muszą być historyczne, tak? A to wiesz co... Jakby ci to powiedzieć, mnie to trochę drażni po prostu mieszanie tych dwóch rzeczy. Bo no, albo osobiście uważam, że powinniśmy robić albo grę historyczną, tak? Albo grę fantazy. Albo pójdźmy po prostu, że są jednostki wzorowane na folklorze chińskim, tak? A bestie i takie rzeczy, czary, i że świat jest. Mogą być to nawet Chiny, ale jest jasno powiedziane, że to jest alternatywa taka fantazy, tak? Albo idźmy w Total War historycznego, tak? Znaczy, dla mnie jest inny problem. No? Dla mnie coś takiego, że okej, okay, róbmy sobie grę fantasy, co nie? Mhm. Ale ja, nawet jak jest fantastyka, to ja chcę, żeby ta fantastyka zachowywała pewien swój realizm. Ja nie przepadam za bardzo za taką fantastyką kompletnie odrealnioną. Aha, w tym sensie, że tam ci bohaterowie na przykład będą tacy mocni, nie? Tak. Bo tak naprawdę każdy Total War jest grą fantazy. Nie oszukujmy się. Ale takie Total Wary jak Shogun, Rome zachowują realizm na polu bitwy choćby. Pewien. Mhm. Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem, o co ci chodzi. No, ale pytanie... Wiesz co, ja na pewno nie będę Free Kingdoms kupować. Ja zamierzam nagrać Free Kingdoms. Zamierzam kupić i nagrać, ale na pewno nie w tej chwili. Nie w dniu premiery za taką sumę. Ja ostatnio się zrobiłem po wielu zawodach związanych z kupowaniem premier różnych, tak? Nawet sobie nie wyobrażasz, jak się ja zawiodłem Falloutem 4, gdy w dniu premiery go kupiłem. A masa hajsu to była wtedy. Domyślam to naprawdę. Się. I ja, jedyna gra, która mi przychodzi do głowy, którą bym w ciemno kupił w dniu premiery, to chyba jest Cyberpunk obecnie. I nie dlatego, że jestem fanboyem polskich gier, tylko naprawdę to jest jedyna gra, która mnie kupiła zapowiedziami i historia ostatnich części pokazuje, że mogliby nasi to... No nie! No kurwa! Wiesz, co się dzieje? Co? Przybyli Odrysowie i na osłabione Macedonie chcą zająć. Zostały same garnizony, puste. A, i chcą zająć miasto. I ty masz możliwość pomocy im, tak? Tak. Odmów, to się wykrwają, przynajmniej ja to ich potem zajmiesz. No, ale oni to zajmą mi, no! No to ich zaatakujesz. O, nie zajęli chyba. Ej, co się stało w sumie?
A! Zrobili sobie Protektora. protektora sobie. Protektora. Ale kto? Ale to mają uzupełnione armie w tym momencie? No. Kurde. Mają. Czy jest armia obok i armia protektoratu teraz, tak? Która teraz się powiększa. O mój Boże, ja tego nie zajmę, no. Znaczy garnizonu żadnego nie mają, bo im wybiłeś. O, to chociaż tyle. To chociaż tyle. Więc Kochanie, to czekać na posiłki w tym momencie, które płyną. Drugą armię. no, możliwe, żeby się przydały. Bo teraz z dwiema frakcjami będziesz musiał walczyć. Dobra. I tak, kończymy odcinek No. tutaj. Mam nadzieję, że epizod się wam miarę podobał. Jak nie, to trudno i zapraszamy was do kolejnych odcinków serii Zagrajmy w Total War Rome 2 Divide et Impera. Panie i panowie, dziękuję Temer za grę Dzięki, papatki. i papatki.